zostawiamy i zaczniemy taki cykl o Bożym Królestwie. Pan Jezus opowiadał ludziom wiele ciekawych rzeczy, zdradzał tajemnice, które znał tylko On i Ojciec. Pan Jezus mówił ludziom o tym, jak wygląda niebo, Królestwo Niebieskie. Ludzie całe niebieskie. A całe niebieskie jest? Co to jest niebo? No, ja myślę, że do końca nikt z nas przecież nie widział nieba, prawda? My wiemy, jak wygląda królestwo na ziemi, jak wygląda ziemskie królestwo. Co musi mieć? Zamek! No zamek musi mieć. Gabuś, ty masz taki zamek w pokoju, nie? Tak. No to zamek. A kto mieszka na zamku? W zamku na ziemi. Czyli tak, mam królestwo, mam zamek, króla, królową. Co jeszcze ma? Korona. Mają korony na głowach. No i co jeszcze? Tak wygląda ziemskie królestwo. Już cały duży zamek. Pokaż króla, więc król. Król, królowa. Księżniczkę masz i koniec. O, i to jest królestwo. I jeszcze złodzieje, to nie do tej lekcji. Ale Pan Jezus porównuje w przypowieści o tym, jak wygląda i do czego możemy porównać królestwo niebieskie, królestwo Pana Boga. I wybrał do tego małe ziarenko, słuchajcie. To ziarenko nazywa się gorczyca. Ziarenko gorczycy. To oryginalne z Ziemi Świętej, ponoć jest jeszcze mniejsze i nie ma 1 mm. Królestwo Niebieskie jest jak to małe ziarenko. O. Dlaczego? Zobaczcie, Pan Bóg nie powiedział, że jest jak ziarenko. Co to będzie za ziarenko? Duże. Większe, ale to jest na przykład ziarenko mandarynki, jakie to mama jeszcze przygotowała. To jest ziarenko... Kawy. Kawy tu mamy, a to maleńkie? Ziarenko pieprzu. Pieprz. No, porównajcie sobie, przyłóżcie. Jeszcze mamy jabłuszko. Wiecie dlaczego? Nie. Z takiego małego ziarenka wyrasta... Duże drzewo! Pokaż, jakie drzewo wyrasta. Tam macie drzewo na ekranie. Chodźcie zobaczyć. I proszę zobaczyć. Co, duże drzewo, Gabuś? Tak. Mam największe drzewo na całej ziemi. Co takie ziarenko potrzebuje, żeby wyrosło z niego drzewo? Wody. Ziemi, wody i co świeci? Co grzeje? Gabuś. Słońce. Słońce ogrzewa i wtedy mijają lata, tak? I takie drzewko rośnie i rośnie i rośnie. A w brzuszku mamusi jacy byliście? Malutki. Jak się pojawia dziś, to jest mały jak to ziarenko. Gabuś był taki mały. A ręka była taka mała. Lucyjka była taka mała, potem gdzieś rośnie w brzuszku mamusi. Też ma taką siłę. Potem wychodzi z brzuszka i też rośnie. Jest taki duży. Gabuś kiedyś nie potrafił chodzić, nie potrafił mówić, a dzisiaj już proszę. Biega, skacze. Nawet gada dużo. Tak. Ręka próbuje czytać, próbuje pisać. Halo. I rośniemy. Ale jak jest z tym królestwem? Posłuchajmy, co Pan Jezus mówi w Ewangelii, dobrze? Jezus przedłożył im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swojej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, także ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Oto słowo Boże. Czy wiecie, co jest podczas Chrztu Świętego? Duch Święty zasiewa takie małe ziarenko w naszym sercu. Małe ziarenko Królestwa Bożego. Tak? I ono rośnie. My nie widzimy kiedy. Nie wiemy kiedy. Tak jak Aurelka czy Gabuś rosną podczas snu. Ale potrzebuje odpowiednich rzeczy. Co potrzebuje Aurelka, żeby rosła?
wody i picia. No, coś do picia. I warzyw i ja. Aha, coś do jedzenia. No, chlebek też się przyda, prawda? Jakieś ziemniaczki, kasza. Dobra, no jeszcze jest coś ważnego. Jest sen. Też sen. Sen jest bardzo ważny. To podczas snu organizm odpoczywa. O, ja lubię bardzo długo spać. A co potrzebne jest, żeby z takiego małego ziarenka rozrosło się Królestwo Boże w naszym serduszku? Jezus i wujek na Bibi! Ale przede wszystkim modlitwa. Trzeba rozmawiać z Panem Jezusem. Modlitwa i słuchanie Biblii, Słowa Bożego, czytanie. Karmimy się Słowem Bożym, tak? Tym, co Pan Bóg do nas mówi, tym, co ksiądz do nas mówi na rekolekcjach. Wujek na Bibi! Czy podczas jakiejś katechezy. I wtedy, i karmimy się Eucharystią, to już przyjmujesz Pana Jezusa. To jest nasz główny pokarm. I ten pokarm powoduje, że to Królestwo staje się coraz większe, stajemy się coraz bliżej Pana Boga i coraz piękniejsi Jego miłością. I to powoduje, że Bóg jeszcze mieszka w nas. Podobało, to dajcie łapki w górę i subskrypcję.